Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kochani moi stali widzowie i drodzy sympatycy naszego kanału TuBacordis. W Piśmie Świętym opisane jest takie niesamowite zdarzenie, którego bohaterem jest Samson. Otóż Samson pokonał kiedyś całą wrażą armię za pomocą oślej szczęki. No. To jest oczywiście nie, niewiarygodne po ludzku rzecz biorąc, ale dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Pan Bóg jest wręcz specjalistą od rzeczy niemożliwych i potrafi nieraz taką oślą, szczękę w takiej czy innej postaci wykorzystać, żeby zrealizować swój zbawienny plan. I tak bywa czasami w życiu człowieka. Może się Tobie zdarzyć, drogi widzu, że. Yy, jakaś grupa ludzi zawistnych, nienawistnych, przeciwko tobie knuje, zmawia się całymi latami, próbuje, tam donosi, próbuje cię wysadzić z siodła gdzieś tam, odebrać tobie, tobie twoje dzieło, jakoś tam powiedzmy zawłaszczyć, wyrzucić ciebie, zniszczyć i yy, jak im się to wreszcie wydaje, im się, że im się to udało, to no to na początku może ci się wydawać, że świat się kończy, ale potem może przyjść odkrycie niesamowite, że tak naprawdę Pan Bóg, zamykając jedne drzwi, otworzył tobie następne i ukazując tobie o wiele ciekawszą nawet perspektywę. Pan Bóg prowadzi czasem taką drogą, że wydaje się, że przez jakąś klęskę, nieszczęście, porażkę życiową i wprowadza Ciebie na jakiś inny etap, tak abyś realizował jego wspaniały, cudowny, zbawienny plan. Jednego tobie zabraknie, a jeszcze nieporównywalnie więcej odkrywasz, otrzymujesz z Bożej ręki, z łaski Bożej. I wtedy się okazuje, że ci, którzy przeciwko tobie knuli, te wszystkie takie małe, zazdrosne, zawistne ludziki takie, które tam się zmawiały, tam powiedzmy i tam i knowały przeciwko tobie, okazali się być taką oślą szczęką w ręku Boga. Bo Pan Bóg za pomocą tej ludzkiej złości, za pomocą ludzkich knowań, poprowadził ciebie drogą, którą dopiero Odkrywasz drogą ciekawszą, wspaniałą, ma z tobą związany jakiś swój boski zbawienny plan, i nie byłoby tego, gdyby się nie posłużył właśnie taką ośną szczęką ludzkiej małości, ludzkiej złości. Tak to bywa w życiu czasem. No i chwała Panu Bogu oczywiście. No, ta ośla szczęka yy, nie miała pojęcia, że jest, że jest narzędziem węku Boga, i to żadna jej zasługa, ale Panu Bogu wtedy należy dziękować. I widzieć, że opatrzność Boża cały czas prowadzi, że nic w życiu nie jest bez sensu, tylko trzeba odkryć ten Boży sens, czyli teologię Twojego życia, teologię poszczególnych nawet zdarzeń. Po ludzku by się wydawało najgorszych, najtragiczniejszych, a one, słożą, one prowadzą po Bożemu do jakiegoś bardzo dobrego i zbawiennego celu. Tak, ale jest też druga strona medalu. Może być też inna oślaszczenka taka ludzka. To są ludzie, którzy działają z kolei w dobrej wierze. Oni chcą dobrze, bo tamci chcieli źle, chcieli po prostu ciebie zniszczyć, chcieli ci zaszkodzić, a są ludzie, którzy chcą dobrze. Tylko są jakoś oszukani, zwiedzeni, na przykład nasłuchali się gdzieś tam w telewizji jakiś głupot. W Nabrali, to jest oczywiście przykład taki. Nabrali przeświadczenia, że trzeba koniecznie pić kwas solny codziennie i przekąszać cjankiem potasu, bo w ten sposób tylko można zachować zdrowie i życie. Inaczej, jak nie będziesz pił kwasu solnego i nie będziesz jadł tam cjanku potasu, to zginiesz marnie, umrzesz. Trzeba to, to robić. No oczywiście to jest bzdura, bo właśnie ten cjanek potasu i kwas solny ciebie zniszczy, jak, 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 jak tego skorzystasz z takiej rady w cudzysłowie dobrej i będziesz tego używał i tym się karmił. No, ale ci ludzie, którzy ciebie namawiają, którzy bronią jak niepodległości, tych jakichś głupot przekazywanych w mediach, no oni w to święcie wierzą, działają w dobrej wierze, ale sami o tym nie wiedzą, że stają się taką ośną szczęką tym razem nie w ręku Bo Boga, tylko w ręku diabła. I to jest rys tragiczny pewien. Oczywiście ci ludzie, no nie ponoszą odpowiedzialności moralnej, bo oni o tym nie wiedzą. Oni, oni są po prostu naiwni, zwiedzeni przez kogoś. Ale nie mniej jednak diabeł przez, tak, przez taką, taką oślą szczęką ludzką się posługuje. Podobnie jak Pan Bóg posługuje się czasem ludzką złością, ludzką małością, tak diabeł może się ludzką wielkodusznością, ludzką dobrocią posłużyć, oczywiście pod warunkiem Tkwienia tych ludzi pełnych dobrej woli, w jakiejś naiwności, pod warunkiem, że ktoś skutecznie może zwieść, może, może poprowadzić na manowce. Więc kochani, starajmy się być. No, może niekoniecznie oślą szczęką, bo to raczej nie, splendoru nie dodaje, ale starajmy się być skutecznym, dobrym narzędziem w ręku do Boga. Jemu zaufajmy bez reszty. I bądźmy narzędziem w ręku Bożym. Nie bójmy się tych, Którzy w swojej złości są oślą szczęką nawet w ręku Boga. Oni nam krzywdy nie zrobią, Pan Bóg czuwa nad wszystkim. Ale módlmy się, dołożmy wszelkich starań, aby żadni ludzie dobrej woli nie stawali się z kolei taką oślą szczęką w ręku przeciwnika, w ręku diabła. Nie, bądźmy wszyscy skutecznymi, jak najlepszymi narzędziami w ręku bożym.